Nazywam się Joanna Baranowska i już od 11 lat wspieram rodziców w budowaniu bliskości, frajdy i skuteczności w relacjach z dziećmi. Witam Cię w podcaście nie tylko o pozytywnej dyscyplinie. Cześć, cześć, witajcie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Pozytywna Dyscyplina. W założeniu miało być to więcej frajd w rodzicielstwie, a coraz więcej będziemy mieć tematów także szkolnych, więc w ogóle więcej frajdy w wychowaniu chyba powinien ten podcast się nazywać. Dzisiaj w studiu razem ze mną jest Barbara Osipczuk. Z Basią dopiero co prowadziłyśmy podczas konferencji w Siedlcach. To była 33. konferencja wychowawców, nauczycieli i wychowawców. Na sali było 140 osób, i nauczycieli, i wychowawców, i dyrektorów szkół, i pewnie też rodziców. I było ogromne, ogromne zainteresowanie tematem pozytywnej dyscypliny. I tak rozmawiałyśmy z Basią też o tym, jak to w ogóle się zaczęło u niej z pozytywną dyscypliną, kiedy się po raz pierwszy zetknęła z pozytywną dyscypliną w szkole. I dlatego stwierdziłam, że chcę Basię zaprosić, żebyście wy też posłuchali i o jej doświadczeniu, i o tej historii, bo to jest w ogóle niesamowita sprawa. Cześć Basiu, dziękuję Ci serdecznie, że się zgodziłaś. Cześć, witam wszystkich na ponownym spotkaniu. Już z Asią się spotykałyśmy wcześniej. Bardzo mi miło, Asiu, się z Tobą spotkać i ze wszystkimi, którzy już nas słuchali. Skąd się wzięła w ogóle pozytywna dyscyplina? Zaczynając pracę jako nauczyciel w szkole 23 lata temu, 24 rok teraz pracuję, no właśnie chciałam być takim nauczycielem właśnie pozytywno-dyscyplinowym, chociaż nie wiedziałam, nie znałam w ogóle tego pojęcia, nie wiedziałam o co chodzi, ale znałam książki Masli, Schwaber, Jak mówić, jak słuchać, tak? I trochę tam wykorzystywałam właśnie takiego podejścia. No i zdarzało się tak, że będąc nauczycielem właśnie takim bardzo życzliwym, uprzejmym dla uczniów, uczniowie przekraczali granice pewne, tak? I wtedy zdarzało się takie podejście autorytarne. Kiedy spotkałam się po raz pierwszy z pozytywną dyscypliną, nie wiedząc w ogóle o tym. Tak naprawdę od początku swojej pracy brałam udział w wyjazdach, organizowałam, koordynowałam projekty międzynarodowe. Wtedy to jeszcze był Sokrates, później Comenius, teraz już mamy Erasmusa. I właśnie na jednym z takich wyjazdów, kiedy współpracowaliśmy ze szkołą hiszpańską, turecką, francuską, byliśmy w Turcji. I zdarzyło się tak, że na wyjeździe, bo tam byli nauczyciele plus uczniowie, z każdego kraju tam po kilku uczniów, że syn jednej z nauczycielek z Hiszpanii na wielkiej sali gimnastycznej, takiej tak naprawdę, nie wiem jak to, aula taka była, tak, z ogromną sceną, z kurtyną, tak jakby scena teatralna, no i my tam robiliśmy jakieś występy, uczniowie prezentowali swoje kraje, wygłupiał się strasznie i zerwał tą kurtynę. Całość poleciała z wielkim hukiem. No, my patrzymy, co się dzieje. Ta nauczycielka i tam inny jeszcze nauczyciel z Hiszpanii wzięli tego chłopaka na bok, zaczęli z nim rozmawiać i tak naprawdę nic się nie zadziało. My w ogóle, nauczycielki z Polski, byłyśmy zbulwersowane. W ogóle o co chodzi, tak? Dlaczego nie nakrzyczeli na niego? Dlaczego on nie dostał kary? No przecież oni nic nie zrobili, będzie tak dalej postępował, tak? No i to była taka pierwsza reakcja, zaczęłyśmy dopytywać, o co to w ogóle chodzi, tak, no bo my się wymienialiśmy i doświadczeniami w szkole, w nauczaniu, ale też właśnie w wychowaniu. I to jest ta ogromna moc właśnie takiego kontaktu z innymi szkołami, z oglądaniem tego, co się dzieje na świecie. Tak naprawdę nie do końca rozumiałyśmy, ale wracając już do siebie, do swoich szkół, do swoich rodzin, ja jeszcze wtedy dzieci nawet nie miałam, to już jakby tak przejęłyśmy to podejście, tak? Wróciłyśmy i zaczęłyśmy trochę podobnie, nawet nie wiedząc, o co chodzi, zaczęłyśmy robić tak samo, tak? Przez naśladownictwo. A Basia, a jak oni, jak ty ich pytałaś wtedy, co oni robili i dlaczego, to co oni wtedy odpowiedzieli? Już tak dokładnie to nie pamiętam, ale właśnie chodzi o to, że oni nie stosują kar, tak? Że to nie chodzi o to, żeby dziecko pocierpiało, ale właśnie, żeby się nauczyło. On rozumie i później naprawiał to, tak? Uczestniczył w zawieszaniu tej kurtyny, w naprawianiu tej szkody, tyle że nas zdziwiło to, że on nie otrzymał żadnej kary, tak? Bo u nas w Polsce to była normalna rzecz, tak? My w swoich szkołach, no to miałyśmy jeszcze kary cielesne, tak? Nie wiem, linijką po rękach albo coś tam jeszcze gorszego, więc no troszkę nas to dziwiło. Oczywiście jak ja już pracowałam w szkole, to tego nie było absolutnie,
Ale tak, no właśnie. Ale ziarenko już zostało zasiane, tak? Takie ziarenko zaskoczenia, że w sumie eksperci z innych krajów robią inaczej, to być może są inne drogi. Tak, dokładnie. Znaczy, no tam nas dużo bardzo rzeczy dziwiło, że na przykład nauczyciele mówią do, znaczy uczniowie mówią do nauczycieli po imieniu, tak? No ale jak to w ogóle? Prawda? Znaczy u nas to akurat też się nie zmieniło, no i nie wszystko jest takie najlepsze gdzieś, a u nas wszystko jest złe, absolutnie nie. My zauważyłyśmy, co u nas też jest dobre, tak? Nasza szkoła była taką szkołą, polska szkoła, pośrodku, między tymi szkołami południowoeuropejskimi, a na przykład tą turecką, gdzie wszystkie dzieci takie było na apelu ustawione przed szkołą, pod linijkę, w mundurkach i w ogóle nikt się nie odzywał bez pytania, tak? Więc my byliśmy tak pośrodku, ale jeszcze właśnie z tym wychowaniem autorytarnym. Później, no te wizyty to tak trwały, tak? Tak naprawdę przez 15 lat, kiedy pracowałam w gimnazjum, to wyjeżdżaliśmy co roku na wymiany uczniowskie, na wymiany właśnie nauczycielskie. I ja już jako metody wyjeżdżając, i też to była Hiszpania, tylko w ogóle tamten region to była Barcelona, a tu przy następnym wyjeździe to była Korunia, czyli północny wschód. Tak na górze, byłyśmy w wielu szkołach, tam jako metodycy zwiedzaliśmy i przedszkola, i podstawówki, szkoły ponadpodstawowe i takie wyższe, te filmowe chyba, filmową szkołę oglądałyśmy. I tam też od razu, znaczy ja już pozytywną dyscyplinę znałam, tak, już pracowałam, więc od razu zauważałam posady klasowe na ścianie, tak, jakieś takie podejście, ustawienie ławek, to jak uczniowie pracują. I właśnie wtedy bo to było kilka lat temu, uderzyło mnie, znaczy przyciągnęło jakby takie podejście, że wchodzimy na lekcje, małe dzieci, nie wiem, tam czwarta, piąta klasa pracują, tak? Pracują, robią w grupach jakieś zadanie, oni mieli takie magiczne kostki, skanowali tabletami i tak dalej, jakieś różne fajne zadania robili i oni pracują w grupach. Nauczycielka stoi po środku sali, na tablicy są rozpisane zadania, która grupa wykonuje co, no nie rozumiałyśmy po hiszpańsku, bo my anglojęzyczni wszyscy, my wchodzimy do sali, nauczycielka podchodzi do nas i z nami rozmawia, tak? A dzieci pracują, w ogóle tam no, popatrzyły, że ktoś wchodzi, ale one w ogóle nie przerwały swojej pracy. W pewnym momencie, więc nauczycielka hiszpańska mogła normalnie z nami rozmawiać. Nikt nie przeszkadzał, nikt nie podbiegał, nikt nie przerywał pracy w ogóle. W pewnym momencie ona mówi, że zmieniamy grupy. Tylko jakiś tam sygnał, dzieci przeszły od jednego stolika do drugiego, dalej robią. No i to ja stwierdziłam, że słuchajcie, ja też tak chcę, tak? Ja nie chcę stać i pilnować i tak machać palcem, kto tutaj, nie wiem, łapać kogoś na tym, czego nie zrobił. Tak? I pilnować, żeby wszystkie dzieci pracowały. Stwierdziłam, że ja też tak chcę, żeby dzieci były zaangażowane i żeby one się po prostu uczyły. Tak? Uczyły się dla siebie, żeby się nauczyć. I w tym momencie to był ten początek, kiedy ja zrezygnowałam ze stopni. Tak? Bo oczywiście no, tam jeszcze dopytywałyśmy, kontaktowałyśmy się i tak dalej. Bez kar i nagród, skupienie na zadaniach, projektowanie zadań edukacyjnych, a nie tam, że robią wszystko z książki po kolei, ćwiczenie po ćwiczeniu, prawda? Nauczyciel stoi i mówi przez 45 minut, dzieci słuchają, mają pójść do domu, nauczyć się, przyjść, napisać sprawdzian. Tak? I to był taki moment, kiedy, znaczy ja wcześniej już próbowałam tego, ale to był taki moment, kiedy na 100% stwierdziłam, że no nie tędy droga, że to właśnie chodzi o to, żeby zaprojektować takie zadanie, żeby to dzieci robiły, one się wtedy uczą i one się uczą w czasie lekcji, więc te prace domowe wcale nie są niezbędne. Dom jest od tego, żeby dzieci realizowały swoje inne zajęcia, miały czas wolny, odpoczywały, a mają się uczyć w szkole, a nie w szkole przesiedzieć tam, nie wiem, 6-8 godzin, pójść do domu i się uczyć, tak? To dla mnie było niesamowite i tu właśnie pozytywna dyscyplina dała mi narzędzia, tak? No wiadomo, projektowania zadań trzeba było się nauczyć, ale to, że bez kar i nagród, tak? I 52 techniki, które są zamiast kar i nagród, to zdecydowanie ułatwiło. Mamy tą część merytoryczną, prawda? Związaną typowo z tym właśnie, tu projektowanie zadań, tu bez stopni. Też mówiłaś na konferencji o tej metodzie zielonego długopisu, że podkreślasz to, co jest dobre, serduszkiem zaznaczasz czerwone,
to, co jest jeszcze do poprawy, że dzieci mają same znajdować swoje błędy i sobie je poprawiać, czy samodzielnie, czy w grupach, czy w parach, i uczą się dzięki temu całemu procesowi popełniania błędów i uczą się dzięki procesowi naprawiania tych błędów. I to jest w ogóle tak dalekie od takiego tradycyjnego podejścia, gdzie dziecko już ma być gotowe, ono ma być skończone, czyli jakby ono już ma wiedzieć po właśnie krótkim czy wykładzie, czy krótkich zajęciach i już jest ta ocena. A tutaj niesamowite to, co powiedziałaś o tym chłopcu. Możesz opowiedzieć tą historię? Tak, tak, bo ja już ją kilka razy opowiadałam, bo słuchajcie, to ja wiem, że tak się dzieje, ale za każdym razem to powoduje we mnie taką ogromną radość i wręcz wzruszenie, tak? Chodzi tutaj o taką nową klasę szóstą, którą dostałam w tym roku szkolnym, tak? Oni wiedzieli, że ja pracuję bez stopni, no i tam robiliśmy budowanie współpracy, takie ćwiczenia powtórzeniowe, ale właśnie tak, żeby w tą współpracę zbudować w zespole, robiliśmy umowy, ja im wyjaśniałam, o co chodzi bez stopni, oczywiście pytam dzieci, czy chcą tak, no tak, wszyscy chcą, to dłuższy proces, kilka lekcji na pewno to zajmuje, no i zaczęliśmy pracować, no i na początku oni jeszcze nie do końca wiedzą, tak, oni jakby, jak już robili takie zadanie złożeniowe, żeby wykorzystać słówka różne z dwóch lekcji plus gramatykę jeszcze, czyli opisywali zawód, co w tym zawodzie trzeba, co musisz robić, czego nie musisz robić i obowiązki, tak, obowiązki w danym zawodzie. Opisywali na lekcji, mogli samodzielnie, mogli z podręcznikiem, mogli prosić o pomoc, ja podchodziłam, pomagałam, tak, więc tak niepewnie, oczywiście wcześniej uprzedziłam, że ja wezmę te ich zeszyty i to sprawdzę. Tak? Więc no oczywiście wszyscy pracowali, wszyscy robili, żeby zdążyć i skończyć. Przyniosłam im z powrotem. Wcześniej w dzienniku, jak już sprawdzę, to wpisuję informację zwrotną, tak? Nie wstawiam cyferki, tylko wpisuję informację, żeby i rodzice mieli informację, co dziecko robi w czasie lekcji i uczeń też. Przede wszystkim, choć zależy mi na uczniu, i rodzice też muszą być poinformowani. Więc potrafisz, nie wiem, ułożyć zdania twierdzące z czasownikiem heftu, opisać obowiązki danego zawodu, jeszcze popełniasz błędy w zdaniach przeczących, popraw błędy oznaczone serduszkiem, wykorzystując tabelkę na stronie 8, tak? I to jest taka konkretna informacja, czyli co uczeń zrobił dobrze, czego jeszcze nie umie, co musi poprawić i jak to zrobić, w jaki sposób. No i ten zeszyty przeniosłam, otworzyli. No, wiedzieli, że nie będzie cyferek, tak? Ale jakieś takie chwila zawahania patrzą, nie wiedzą na co patrzeć, tak? Oczywiście zapytałam, kto przeczytał informację zwrotną, większość, tak? Chyba dwie osoby nie przeczytały, więc wyjaśniłam, podeszłam i wyjaśniłam. No i co teraz robimy? A czemu tu na zielono, a czemu tu na czerwono? No zielone to jest to, co jest dobrze, tak? Więc każdy z uczniów miał coś dobrze. Prawda? Nawet w tej najsłabszej pracy ja zawsze znajdę coś, co jest dobrze. Nawet jedno słowo dobrze napisane podkreślę, tak? No i serduszka, ale skupiam się tylko na tym, co my ćwiczymy, czyli na tym czasowniku musieć, prawda? Bo jak zacznę podkreślać wszystkie błędy na czerwono, to dziecko się zagubi. Ćwiczymy jedną rzecz, więc no te serduszka się pojawiły. No dobra, to co teraz? No jak zobacz, co się dzieje. Zamiast popatrzeć na cyferkę i zamknąć, albo zobaczyć, że błędów jest dużo i są poprawione i uczeń zamyka wtedy, bo kto go przeraża, to oni muszą jeszcze raz przeczytać całą pracę. Nie ma innej możliwości, tak? Nie są błędy poprawione. Czy muszą przeczytać jeszcze raz swoją całą pracę i często jest tak, najczęściej, że oni od razu widzą, co jest nie tak, tak? My też tak samo. Jak popełnimy błąd, to chwilę później już wiemy, że tam był błąd i jak to poprawić. I to jest właśnie taka chwila refleksji. Więc poprawiają, tak? Siedzieli tam przez 15 minut, załóżmy, pisali, poprawiali. No i właśnie w tym momencie jeden chłopak, ja oczywiście chodzę i pomagam, jeżeli ktoś potrzebuje, mogą konsultować, mogą z podręcznikiem poprawiać. Jeden chłopak podniesie rękę i pyta, ale naprawdę taki do tej pory robił wrażenie takiego nieuczącego się i przeszkadzającego, tak? On podnosi rękę i pyta, czy pani, no ja już poprawiłem, ale czy ja mogę zrobić jeszcze jeden opis? Jeszcze jeden opis zawodu, ależ oczywiście, że możesz, tak? I to jest właśnie ta moc, że dziecko wie, że ono się uczy, żeby się nauczyć. On już nauczył się, jak ten opis zrobić, jak poprawić błędy i teraz on chce spróbować jeszcze raz,
żeby już dążyć do lepszego efektu, prawda? Oczywiście później będziemy sobie to wszystko podsumowywać pod koniec rozdziału, jakimś projektem albo czasami sprawdzianem, tak? To też pozwalam uczniom decydować, co oni chcą, jak pokazać mi chcą, to czego się nauczyli. Prawda? Oni czasami potrafią kahuty robić dla całej klasy, czyli robią pytania, robią odpowiedzi i cała klasa gra. To jest niesamowite, bo jeden uczeń przygotuje, więc jak on robi pytania, odpowiedzi, to on już umie, tak? Ja od razu wiem, że on umie i później gra to zawsze jest na pierwszym miejscu i cała klasa jeszcze raz powtarza i się uczy, czyli jednocześnie sprawdzamy i się uczymy, tak? Jeszcze tylko jedna rzecz, metoda zielonego długopisu nie jest moim pomysłem, oczywiście autorskim, bo ja korzystam z pomysłów już gotowych, tak? To jest akurat pomysł pani Ani Schulz, która, ona ten długopis zielony opisała w swojej książce Nowa Szkoła, fantastycznie zresztą. Ja cały czas czegoś szukam i czytam i tych pomysłów jest naprawdę dużo. I to jest wszystko w duchu pozytywnej dyscypliny, dlatego że my w pozytywnej dyscyplinie, a to właśnie od tej strony chcę podsumować, że my w pozytywnej dyscyplinie mamy takie założenie, jedno z założeń wychowawczych, że chcemy pomóc dzieciom, żeby odkrywały, jak bardzo są zdolne i kompetentne. I patrzcie, jaka jest różnica między tym, że dziecko dostaje zeszyt z poprawionymi błędami, kiedy my je wyręczamy w tym poprawianiu błędów i właściwie ono staje w tym miejscu, że to, co ono zrobiło, to ono popełniło błąd, a to, co poprawnie jest zrobione, to dorosły wie. Ta wiedza i ta kompetencja jest po stronie dorosłego wtedy, kiedy dorosły popełnia te błędy w zeszycie i one już są gotowe. A w momencie, kiedy stawiasz serduszka i oddajesz te zeszyty, to znowu oddajesz dziecku kompetencje do tego, tak jak mówisz, że ono przecież w większości przypadków wie, od razu widzi ten błąd. I tak jakby on, to poczucie kompetencji i eksperckości do niego wraca, że ono może doświadczyć, jak bardzo jest zdolne i kompetentne w procesie poprawiania tych błędów. Aż mam ciarki, jak teraz to powiedziałam, że to tak, prawda? I że to jest bardzo mocno ugruntowane w tym podejściu pozytywnej dyscypliny w sumie i pewnie tych narzędzi jest bardzo dużo i nauczycielskich, i tych metodycznych i bardzo dużo, ale tak jak uczy się pozytywnej dyscypliny w klasie, to też się mówi, że pozytywna dyscyplina może być takim dachem do wszystkich różnych narzędzi, bo ona pokazuje kierunek, tak? Pokazuje nam, że daje to narzędzie, żeby sobie sprawdzić, aha, czy dziecko dzięki temu, co robisz, czuje się bardziej kompetentne i bardziej zdolne, czy czuje się mniej zdolne i kompetentne, jak mu dajesz na tacy i je wyręczasz? No zdecydowanie, jak dostanie, to nie. No właśnie, ale to właśnie jest niesamowite, że jakby i łączysz te narzędzia i one ci w tym pomagają w zarządzaniu klasą, a z drugiej strony o to też można łatwiej, jakby... No jak człowiek po prostu jest w tym, w swoim podejściu, bo to są twoje wartości, jakby nie chodzi o to, że ty, tak jak ty mówiłaś, ty z tym żyłaś już wcześniej i po prostu okazało się, że te narzędzia, które ty wybierasz, one są wszystkie, które wspierają twoje osobiste wartości w uczeniu. I pozytywna dyscyplina też jest dla ciebie i narzędziem, i takim zestawem różnych narzędzi do zarządzania klasą. I chciałabym się poprosić, żebyś powiedziała, jak zarządzasz właśnie taką klasą, żeby ci te dzieciaki po głowie nie skakały. Które narzędzia, nie wiem, wdrażałaś na samym początku, bo myślę, że może to być takie użyteczne, żeby rodzice czy nauczyciele usłyszeli, jak się zaczyna, bo jak to jest takie już rozwinięte, to tak zawsze pięknie brzmi, że już wszystko działa, ale od czego zaczynałaś? Jakie, nie wiem, może były pierwsze trudności albo pierwsze sukcesy? Oj, trudno powiedzieć tak od samego początku, ale generalnie to jak zawsze zaczynam rok szkolny, bo to tak jest w klasie z dziećmi. Nawet jeżeli coś już zrobimy w ubiegłym roku szkolnym, dzieci już to umieją, wiedzą, to i tak trzeba powtarzać, tak? I tak trzeba to jeszcze raz od początku. Pierwsza rzecz, którą my robimy, to umowy klasowe, tak? Znaczy najpierw to budowanie współpracy, od tego zaczynam, bo wtedy mi wychodzi, jeżeli na przykład robimy kooperatywne żonglowanie, przekraczanie liny, to robiłam właśnie we wtorek ze swoją klasą własną wychowawczą. Wszystkie dzieci wzięły udział, 24 osoby, pięknie to wyszło. Wtedy oni mówią, że oni potrzebują właśnie, żeby dobrze się wszystkim pracowało, to od nich wychodzi, że oni potrzebują umów. Nie ja przychodzę i mówię, słuchajcie, w naszej klasie pracujemy tak, tak, tak i tak i tu są zasady, które my będziemy, których będziemy przestrzegać i tak będziemy pracować. No nie, to nie pójdzie, tak? Będą tylko patrzeć, jak to przekroczyć, jak złamać te zasady, jak to wykombinować, żeby robić po swojemu.
a jeżeli sami ustalą, pracują w grupach i opracowują, co było dla nich, co jest dla nich ważne, jak oni chcą pracować, co będziemy robić, żeby na przykład było cicho na lekcji, tak? A co my zrobimy, jeżeli komuś nie będzie się udawało? Teraz nad tym bardzo pracuję. Jeżeli ktoś na przykład no, będzie miał gorszy dzień i będzie gadał w czasie lekcji, nie uda mu się przestrzegać tych zasad. Jak pomożemy tej osobie? I uwaga, ja od razu pytam, jak pomożemy osobie, której nie udaje się przestrzegać zasad? To słuchajcie, w ogóle magia się dzieje, bo dzieci zamiast mówić, no to niech pani wpisze uwagę, tylko no to ja może poklepię go po ramieniu, tak? Może będzie jakiś asystent, same to wymyślają, prawda? I my sobie taką umowę robimy. Ćwiczymy rytuały klasowe, tak? W naszej szkole nie ma dzwonków. No właśnie pytanie było na konferencji, jaka to szkoła? Słuchajcie, żadna prywatna i malutka, normalna, zwykła szkoła publiczna, ogólnodostępna, osiedlowa, gdzie mamy i opinie, i orzeczenia w klasach. Takie największe moje, ja uczę języka angielskiego, rosyjskiego, to 24 osoby. Większe są klasy, ale one są już dzielone na grupy, tak? No właśnie, i ćwiczymy, i dzwonki wyłączyliśmy. Już kilka lat temu. Ćwiczymy rytuały klasowe, tak? Czyli wszystkie dzieci ustawiają się przed salą w parach. No i właśnie, jak mam teraz na przykład czwartą klasę, tak? To dzieci jeszcze wcześniej były cały czas w swojej sali, a teraz już chodzą między salami, już są na drugim piętrze, nie na pierwszym, więc wychodzę, no i pokazuję, na początek uczymy się, jak się ustawić w pary, jak już wchodzą, no to zwykle rozmawiają. No i zadaję pytania, słuchajcie, no popatrzcie, ile minut minęło, ile czasu wam zajęło wejście do sali? No tam 5 minut załóżmy, tak, na początku. Czy to dużo, czy to mało? Mało, dużo, niektórzy mówią, a da się zrobić jakieś zadanie w 5 minut? No pewnie, że się da, tak? No piosenkę na przykład posłuchać, piosenki posłuchać, tak? No to jak to zrobić, żeby to było szybciej? No i dzieci wymyślają, no to my minutę przed czasem, przed rozpoczęciem lekcji zaczniemy się ustawiać, albo 2 minuty, dobra, a skąd będziecie wiedzieć, kto ma zegarek, kto może tego pilnować, no zgłaszają się 3-4 osoby, dobrze, to czy wy możecie być takimi liderami szeregu, strażnikami czasu, tak, no od razu są zaangażowani, prawda, a inni wszyscy pozostali muszą w tym czasie popatrzeć, że te osoby już są ustawione i od razu też się ustawiać. No i to już teraz działa spokojnie, po miesiącu to już wszystkie 2 klasy 4 są ustawione, czyli 11:50 się zaczyna lekcja, więc ja otwieram na przykład drzwi i już wszystkie dzieci są ustawione, wchodzą, tak? Jak wchodzimy do sali? No w ciszy wchodzimy i znowu ćwiczymy. Czasami jest tak, że jak wchodzą tacy podekscytowani, to pytam, słuchajcie, no weszliśmy wszyscy, jak ocenicie poziom hałasu w klasie? Czy było wystarczająco cicho? Pokażcie, tak lub tak. Kciukiem do góry albo do dołu, jak ktoś nas nie ogląda, tylko słucha, to można, dzieciaki same robią samoocenę tutaj sobie i pokazują nauczycielowi, jak same siebie oceniają, czyli znowu oddajemy kompetencje do oceny, do podejmowania decyzji, do znajdowania rozwiązań i tutaj nauczyciel tylko, tak jak ty mówisz, jest wspieraczem, wspiera ten proces, zadając pytania ukierunkowane, pomaga dzieciom doświadczyć takiej refleksji, zastanowienia się, czego one potrzebują. Te wszystkie ćwiczenia są w podręczniku edukatora pozytywnej dyscypliny w klasie, który otrzymuje się podczas szkolenia certyfikacyjnego na edukatora. Natomiast też bardzo wiele przykładów znajduje się w tej książce niebieskiej Pozytywna dyscyplina w klasie. Czyli tak, jak już określą poziom hałasu, że jest za głośno, to pytam, co możemy zrobić, żeby było ciszej. No nie gadać, wejść w ciszy, nie wiem, palc na buzi albo coś tam jeszcze wymyślają. To co, spróbujemy jeszcze raz? Czasami trzeba spróbować jeszcze raz, poświęcić tych kilka minut tej lekcji jednej, żeby dzieci się nauczyły. Następnym razem już wchodzą w ciszy. Oczywiście popełniają błędy, czasami coś się takiego wydarzy, że jest naprawdę, są ogromne ekscytacje albo się ktoś pokłócił z kimś i jest głośno, no to jeszcze znowu ćwiczymy, tak? Błędy są okazją do nauki, ćwiczymy ciągle pracujemy, tak? No co dalej? Później... Ważne jest dla mnie to, żeby dzieciom opowiedzieć o budowie mózgu, że każdy właśnie może, każdemu może ta klapka się otworzyć. To też już robiłam ze swoimi uczniami i w 4. i 5. klasie i w tym roku też będziemy, bo te klasy są jeszcze takie, że zawsze ktoś odejdzie i zawsze ktoś przyjdzie. Więc to jest też tak, że dla niektórych jest oczywiste, a niektórzy w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, prawda? Czyli omawiamy sobie mózg, jak on działa, robimy koło wyboru, czasami koło złości, tak? W zależności od tego, jaki jest problem w klasie,
pozytywną przerwę też projektujemy, tak? Ja mam w klasie, w sali takie miękkie pufy, w tej chwili na razie są wyniesione, ale właśnie jak do tego wszystkiego wrócimy i zaprojektujemy, no to wtedy będziemy ich używać. Na korytarzach też mamy takie kąciki porobione, one się nie nazywają pozytywna przerwa, ale dzieci same z tego korzystają, one po prostu tak intuicyjnie, tak? Idą, kładą się i leżą. Tak, a mam takie pytanie, no bo mówisz, że to robisz w twojej klasie, czy ty wiesz, ile klas teraz korzysta z tego systemu, czy to jest tylko twoja klasa, czy ktoś jeszcze to robi w waszej szkole? Nie, generalnie robię tak, mówię o klasie wychowawczej, ale tak samo, z takim samym podejściem pracuję ze wszystkimi klasami, tak? Moi nauczyciele w mojej szkole w większości, no ja ich trochę przeszkoliłam, robiłam takie warsztaty wprowadzające do pozytywnej dyscypliny, oni wiedzą jak to działa, tak może nie w 100%, nie wszystko, ale tak, większość osób jakieś elementy wprowadza. Znaczy my mamy też oddziały z pedagogiką Montessori, która jest bardzo bliska tutaj pozytywnej dyscyplinie, tak, więc to wszystko jakby się zazębia i na siebie oddziaływuje i tworzymy właśnie taką atmosferę. Tak? Zostawmy ten temat w tym momencie w takim niedosycie. My będziemy go kontynuować, bo ja bardzo chciałam pokazać ten początek, to wprowadzenie, jak to się zaczyna tutaj i że tych ćwiczeń naprawdę jest bardzo dużo i że, no właśnie, jeszcze takie pytanie, czy to nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji? Nie, ty to robisz w trakcie godzin wychowawczych, ale też niektóre elementy stosujesz, potem już praktykujesz na lekcjach tych, w których uczysz. Absolutnie nie przeszkadza, wręcz pomaga, tak? Jak już troszkę czasu poświęcę, to też padło na konferencji, uczestnicy byli bardzo zaskoczeni tym. Jeden właśnie pan mówi, że to jest niesamowite, że trzeba chwilę poświęcić na początku, a później to się dzieje samo. Tak? Uczniowie wiedzą dokładnie, co mają robić, oni czują się bezpiecznie, bo na lekcji jest uprzejmie, życzliwie, tak? My tu jesteśmy wszyscy po to, żeby się uczyć. I nie ma innego wyboru, nie ma innej możliwości. Oczywiście, jeżeli ktoś się źle czuje, może skorzystać z pozytywnej przerwy. Nie zmuszam. Jeżeli ktoś mi mówi, że o Jezu, jak mi boli głowa, okej, to słuchaj, możesz pracować tak, jak dasz radę. No nie? I to też się dzieje magia, bo to dziecko robi wszystko, żeby wykonać wszystkie ćwiczenia. Nie tak, że ja nie dam rady, nie no rób, na pewno dasz radę, tak? Jeżeli ja mówię, że słuchaj, ty zdecyduj, to one się naprawdę starają, tak? Uprzejmie i stanowczo. Ta stanowczość jest bardzo ważna. To nie jest tak, że dzieci mogą robić sobie co chcą albo nie robić. No nie mogą się nie uczyć. Jeżeli przychodzimy na lekcję, obawiamy się, że jest bez stopni, z informacją zwrotną, no to my tu przychodzimy po to, żeby się uczyć, żeby w domu mieć wolne, a uczyć się właśnie w czasie tej lekcji. Popełniać błędy, wykonywać różne zadania i mylić się tak często, jak jest potrzeba, tak? Ale właśnie po to, żeby się nauczyć. To się dzieje cały czas, na każdej lekcji i te narzędzia pozytywnej dyscypliny, one jakby tak w międzyczasie, w toku całej lekcji są, ja wykorzystuję, tak? Szukanie rozwiązania, tak? Czasami trzeba się na chwilkę zatrzymać, jak mamy jakiś problem, i poszukać rozwiązania. Basiu, ja ci bardzo, bardzo dziękuję za dzisiaj. Myślę, że będziemy kontynuować te tematy. Mam nadzieję, że zostawiam was z niedosytem i z milionem pytań. Napiszcie nam pytania pod tym podcastem, tam gdzie nas oglądacie, czy słuchacie, bo to jest bardzo ważny temat i można go ugryźć z wielu różnych stron. Możecie, jeśli chcecie, żeby edukator pozytywnej dyscypliny czy trener przyjechał do was na szkolenie, Basia też jest w procesie certyfikacji, można zaprosić Basię, można się kontaktować przez nas, można się kontaktować, znaleźć Basię Osipczuk w mediach społecznościowych, jest dostępna. Więc zapraszam, zachęcam was serdecznie. Możemy przyjeżdżać i wam opowiadać o tym wszystkim, ale też możecie pomyśleć o tym, czy do waszych szkół nie przydałaby się książka Pozytywna dyscyplina w klasie. To jest też taki pomysł i dla rodziców, i dla nauczycieli. Dzięki serdecznie, Basiu. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dzięki.